W ostatniej części naszego zadania będziemy się zajmować powiedzmy stworzeniem nowej tablicy simplexowej, już nie numer 3, tylko numer 4, ponieważ tablica numer 3 posiada tutaj wskaźnik optymalności dla trzeciej zmiennej, jak i piątej nieoptymalny. Najgorszym, jak mówiłam, wynikiem było wynik dla trzeciej zmiennej, a więc to ona teraz wejdzie do nowej bazy, a z niej wyjdzie x7, ponieważ sobie pokazaliśmy, że to wiersz drugi, w którym jest zmienna x7, będzie to wiersz kluczowy. I teraz przechodzimy do karteczki już, ja już od razu teraz mówię, że to jest optymalna, bo ja to wcześniej, wiadomo, przed filmem sprawdziłam. I teraz będziemy musieli sobie stworzyć tą tablicę i uzasadnić, dlaczego ja od razu tak wszystko tutaj wypisałam, że jest to tablica optymalna. Zaczynamy od tego, że powiedziałam, że tak, x2 zostaje, zostaje x1, a w miejsce x7 wpisujemy zmienną x3. A więc będzie x2 jak było, w miejsce x7 x3 i jak było x1. Te współczynniki są przepisane z odpowiednich zmiennych. Dla x2 była 1, to tu też piszemy 1. Jeżeli dla x3 współczynnik funkcji celu 0, to tutaj będzie 0. I dla x1 współczynnik funkcji celu jest 1, to tutaj też będzie 1. Teraz jeżeli mówiłam, że musimy uzupełnić całą tablicę simplexową, czyli wypełnić na początek te ograniczenia, trzy ograniczenia, to trzeba na początek skorzystać z własności, że mamy trzy zmienne bazowe i one mają układ zero-jedynkowy. Co to nam daje? Że przy x2, który leży w pierwszym wierszu, tu będzie 1, reszta będą 0, potem x3, tutaj będzie 1, reszta będą 0 i przy x1 w trzecim wierszu tu będzie 1, a w pozostałych elementach będą 0. Pozostaje nam uzupełnienie tutaj naszej prawej strony wraz z elementami brzegowymi. Jak to następuje? Najlepiej zacząć od tego, że drugi wiersz był wierszem kluczowym, gdzie element rozwiązujący wynosił 0,285. Oczywiście w zapisie do trzech miejsc po przecinku w ułamku dziesiętnym. I teraz wystarczy każdy z tych elementów podzielić przez 0,285 i wpisać wyniki. Ja w tym momencie posłużę się już obliczeniami super dokładnymi. Tak jak zawsze powtarzam, to akurat do tych filmów dokonuję obliczeń wcześniejszych na komputerze i wiem, że 1 podzielone przez ten wynik to jest minus 3,5. Jeżeli ten wynik podzielę przez ten, mam dokładnie 0,5, czy 0,5. Potem, jeżeli ten wynik podzielę przez ten, to mam dokładnie minus 1. Potem 3,5, minus 0,5 i 4. Jeżeli Wasze wyniki odbiegają od moich, to się kierujcie oczywiście swoimi wynikami. Nikt tam nie będzie iść na noże. Ale film ma Wam dać, pokazać każdy z tych fragmentów, skąd powiedzmy, jak się to należałoby zabrać do problemu, jakim jest metoda simplex przy minimalizacji. I teraz tak, jeżeli wcześniej było 0, ja tu pokazałem wcześniej ten wzór. Będziemy się nim kierować, że nowy element to stary element, od którego odejmuję element wiersza kluczowego razy element kolumny kluczowej przez element rozwiązujący. Oczywiście w tablicy wcześniejszej. I teraz tak, jeżeli... zakryjemy sobie. I teraz tak, jeżeli było 0, to w tym miejscu ja nie wpisuję koniecznie też 0. Od 0 odejmuję element kolumny kluczowej przemnożone razy element wiersza kluczowego przez element rozwiązujący. A więc w tym momencie otrzymujemy minus 1,2,5. Wyniki możecie sobie posprawdzać, ale powinny być ok. Teraz tak, jeżeli od tej liczby odejmę to razy to przez to, powinno nam wyjść 0,25. Potem 0, 1,25, minus 0,25, no i 3.
Wyniki te, które tutaj, jak mówiłam, są na podstawie obliczeń komputerowych i najlepiej by było może tu się posługiwać ułamkiem zwykłym, ale nie zawsze jest to możliwe, bo ten ułamek zwykły to nie jest taki koniecznie od razu skończony i krótki w zapisie. Więc czy stosujecie ułamki zwykłe czy dziesiętne w waszym zapisie, to jest kwestia wygody i dokładności. Teraz tak, jeżeli dla X mam do uzupełnienia czwarty wiersz i te pierwsze miejsce z brzegu to jest dla czwartej zmiennej w trzecim wierszu. W czwartej zmiennej w trzecim wierszu było 0 i od niego odejmuję to razy to podzielone przez to. I w tym momencie otrzymujemy dokładnie 0,25. Żeby dla tej liczby obliczyć nowy element, to od starego elementu odejmuję to razy to dzielone przez to. A więc otrzymujemy minus 0,25, 0, potem 0,25 i 0,25. Jeżeli ten wynik od niego odejmę to razy to podzielone przez to, otrzymujemy dokładnie jedyneczkę. Albo po prostu Wam wyjdzie wynik w przybliżeniu 1. To już nie ma co tam iść na noże za jakieś zaokrąglenia, bo najważniejsze to jest zrozumienie metody, tak według mnie, ja bym tak to powiedzmy interpretowała, nie ma co tam się denerwować. I teraz tak, zostaje nam do policzenia wiersz ZJ i CJ minus ZJ. I teraz, jak to następuje? Mnożymy ze sobą te elementy razem z tymi elementami. Czyli ciągle te elementy mnożę razy kolejne kolumny i wpisuję po kolei wszystkie wyniki. U mnie będzie to 1, 1, 0. Wy sobie posprawdzajcie, policzcie trochę wolniej. Ten film byłby trochę przydługi, gdybym ja wszystko, każdy element tłumaczyła. I teraz, jeżeli mam do policzenia wskaźnik optymalności CJ minus ZJ, to od jedynki odejmuję jedynkę, mam 0. 1 minus 1 jest 0. 0 minus 0, 0. 1 minus minus 1 jest plus 1, to jest bardzo ważne. Potem mamy 0. Literka M, M minus 1 i M. I teraz jeżeli popatrzymy, to każdy z wyników, kiedy M jest generalnie jakąkolwiek liczbą, ale dążącą do nieskończoności, to w tym momencie widzimy, że każdy ze wskaźników i optymalności jest albo dodatni, ten i ten jest dodatni, albo jest równy 0, tak jak te cztery, które Wam pokazałam. A więc jeżeli funkcja dążyła do minimum, to ten warunek optymalności jest spełniony, a więc ta tablica czwarta jest optymalna, czyli piszemy sobie optymalna tablica dwukropek, ok, jest to przeze mnie teraz zapisane. I teraz tak, pytanie brzmi zawsze przy stwierdzeniu, że tablica jest optymalna, no to jakie jest rozwiązanie? Rozwiązanie tablicy ma następującą postać. Musimy wypisać, ile wynosi każda z wartości zmiennych decyzyjnych oraz ile wynosi wartość funkcji celu, to akurat oznaczona symbolem z. Po pierwsze, musimy zauważyć, że teraz jak markerem sobie zaznaczę nasze zmienne bazowe i elementy brzegowe, to w tym momencie wiemy, że x2 na pewno równa się 3, że x3 równa się 4, a x1 równa się 1. To możemy sobie od razu uzupełnić. Trzecia zmienna równa się 4. I teraz pytanie, co z pozostałą czwartą zmienną? Piątą, szóstą. Aha, tutaj gdzieś mi się umknęła x5, ale to też mogę sobie gdzieś zapisać, nie ma kłopotu. I teraz zasada jest taka, wszystkie zmienne niebazowe w tablicy simpleksowej, jakiejś bieżącej, tu akurat ostatecznej, muszą na 100% równać się 0. A więc ja nawet nie wiem, gdzie te wyniki by było brać, po prostu przyjmuję, że są równe 0. Ostatni element jest to wartość funkcji celu, ile ona wynosi. Wystarczy przemnożyć ze sobą te współczynniki funkcji celu razy wartości tych zmiennych, które nam zostały. Czyli 1 razy 3 plus 0 razy 4, 1 razy 1. Jeżeli ja to dobrze liczę, to 1 razy 3 to jest po prostu 3, 0 razy 4 to jest 0 i 1 razy 1 to jest 1. Czyli to jest 1 razy 3 plus 0 razy 4
plus 1 razy 1, czyli to jest 4. I teraz, co to mi to daje? To, że po pierwsze mogę skończyć ten film i Wam powiedzieć, że to znalezione rozwiązanie jest już, powiedzmy, wyszczególnione i mamy wartość funkcji celu i ona jest najniższa możliwa przy podanych ograniczeniach. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.